dzisiaj. Jesteśmy w plenerze i korzystamy z ostatnich promyków słoneczka. Witają Was Jacek Pożycki i Małgorzata Sztelet-Furmaniuk. Zgadza się, tak. Jesteśmy w Ustroniu, a dokładnie jesteśmy w Śląskim Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności imienia generała Jerzego Ziętka w Ustroniu, czyli tak naprawdę jest to popularnie... Szpital reumatologiczny. Tak, prosto można powiedzieć. I Gosiu, ja mam dla Ciebie prezent, bo jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, jak tutaj czytam. Zadbaj o swoje zdrowie, przebadaj się. Tak jakoś, nie wiem, rozśmieszyło mnie to, ale nie powinno mnie to śmieszyć. Bardzo proszę, Tomasz, to jest voucher, czyli tak zwany talon, ale nie talon na balon, tylko talon na to, na badanie densytometryczne. Czyli co? Czyli najprawdopodobniej badanie dotyczące gęstości kości. Aha, czyli ja bym się tu mogła przebadać, ale czy Ty po prostu uznałeś, że już się w takim tempie starzejem, że te badania mi są potrzebne? Wiatr przeszkodził mi troszeczkę w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie, Gosiu, ale możesz wybrać coś też z całego zestawu, dla mnie jakiegoś badania też. Ale i się odwdzięczyć tym samym. Tak, i odwdzięczyć się, ale oczywiście nie jest tak, że tylko i wyłącznie osoby starsze korzystają z tutaj tego całego zestawu badań, jakie można przeprowadzić sobie i z tego tutaj miejsca, prawda? To prawda, ale słuchajcie, to wszystko właściwie z tego powodu, że 12 października w piątek przypada Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu. Romantyzmu? Nie, reumatyzmu. Reumatyzmu, tak. I są my właśnie dzisiaj tutaj w tym szpitalu, żeby też, że tak powiem, profilaktycznie powiedzieć o badaniach i o możliwościach na te badania. Tak. Bo do Ustronia rzut kamieniem, wszędzie mamy tutaj blisko i z Cieszyna, i ze Skoczowa, i z Istewnej też idzie dojechać. Także pamiętajcie, że jak chcecie jakiś sprawić prezent swoim bliskim, a nie wiecie co, tak możecie kupić im też taki talon na badania, prawda? Tak. My też profilaktycznie przypominamy o tym, że Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypada 10 października, ale to myślę, że Ty mi jakiś talon na badania sprezentujesz. Tak, tak? Ale to... Badać psychicznie Cię nie będziemy, bo byś źle mógł wypaść, ale ja mam bardzo fajny, słuchaj, cytat Leonarda da Vinci. Posłuchaj i zapamiętaj. I stosuj. Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł. I tu... Ładnie powiedziane, tylko nie wiem, jak to zrobić zupełnie. I tutaj mamy jeszcze przytyk, to znaczy przytyk kolejny do naszego pana operatora. Żeby się na nas tak strasznie nie denerwował, bo my tu czasami jakieś musimy duble zrobić i żeby nie tak. Był. I mamy coś i... Na nerwy i stresy, ja. Takie coś, mamy tak? Mamy takie kulki antystresowe i teraz my do tego naszego Tomaszka możemy poprzez... Tak, prostu... ale ja bym jeszcze powiedział o jednym ważnym święcie, które było w zeszłym tygodniu. To był Międzynarodowy Dzień Zwierząt, a niektórzy dzięki zwierzęciom stają się bardziej ludzcy. To chyba dotyczy mnie, więc ja obchodziłem to święto. Jako człowiek. A jeszcze z takich tych świąt nietypowych, 9 będzie Światowy Dzień Poczty, znaczka pocztowego i pisania listów. Jacek, proszę napisać list następnym razem. Może ja być do mnie, pióro. Albo do Ani, albo do Tomka, do kogo tam chcesz, to napisz, dobra? Dobrze, ja wziąłem najpierw pióro, a później się ubrałem na niebiesko do pióra. A czy ty wiesz, że nie można już wysłać telegramu? Dlaczego? Od października tego roku niestety ta usługa została zlikwidowana. Czyli świat idzie... W SMS-y, po prostu. 160 znaków, proszę Państwa, można wysyłać też do nas SMS-y, ale teraz tak, ja myślę, że powinniśmy już do życzeń. Tak, przechodzimy. Czyli tak, ale... rzucamy w Tomka, znaczy rzucamy w dobrą stronę. W dobrą stronę. Ała! No i teraz, super, fajnie. Dobra, stop, klatka, idziemy do życzeń. Pierwsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Reumatyzmu dla wszystkich lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, a także pacjentów. Najlepsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, no i wszelkiej pomyślności. 1 października w poniedziałek urodziny obchodził Remigiusz Ciupek. Wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności. Niech zawsze zdrowie dopisuje, a gotówki nie brakuje. Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu. Wszystkiego najlepszego życzy kolega z ulicy Chrobrego. 4 października urodziny obchodził Leszek Mędrek, mieszkający w Pszczynie. Z tej okazji życzenia wszystkiego co najlepsze, wiary w siebie, radości, zdrowia i wielu lat w miłości.
Życzy kochająca żona Danusia. A teraz życzenia dla jubilatki pani Basi Gaszek z Władnic, która 3 października świętowała swoje 70. urodziny. Najpiękniejsze życzenia, by Pombuczek dodawał sił, kiedy zaczyna ich brakować. Był otaczą opieką. Życzenia zdrowia, dobrego i ciepła bliskich osób. Uściski, dobre myśli, ślub. Beata, Piotrek, Konrad i Michaś oraz Jaś. 17 urodziny 5 października obchodziła Laura Raszka z Harbutowic. Radości z każdego dnia, szczęścia, które wiecznie trwa, sukcesów w każdej dziedzinie życia. Tego z całego serca Klara, Sara, ciocia Dasia i wujek Wojtek Tobie życzą. Dorotce Gryń-Grajewski z okazji urodzin obchodzonych właśnie dzisiaj, 7 października, z życzeniami zdrowia, opieki boskiej, wszelkiej pomyślności oraz sił i pociechy słopa na nadchodzący, pełen wyzwań czas, życzy Hanka. A teraz o uwagę poprosimy naszą redakcyjną koleżankę. Ania Musiał-Zbrennej obchodzi urodziny 10 października, czyli w najbliższą środę. Wiele chwil radości, aby każdy dzień był dla Ciebie przygodą i powodem do dumy, spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie i radości życiowej. Dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego, niezadowolenia z nas, tęsknimy za Tobą i mam nadzieję, że się widzimy za niedługo. Łokropnie nam tu dziś owieje, ale mamy jeszcze życzenia, ostatni, do Pana Bogdana Kasperka, kiedy 10 października będzie miał swoje urodziny. Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się dość trudne, a później wprost wymarzone. Realizacji planów, nowych marzeń i kolejnych natchnień, które tak jak fala pcha statek, pchają życie do przodu. Wszystkiego najlepszego życzą wdzięczni grantobiorcy. Kochani słuchacze i widzowie nasi, na dzisiaj to już wszystko, żegnamy się z Państwem. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Myślę, Jacku, że musimy jeszcze raz wszystkim zdrowia życzyć, bo to jest jakby najważniejsze. Ja już idę się zapisywać z moim talonem od Jacka na badania. Tak, starzejemy się, trudno, darmo. Pamiętajcie, że życzenia przysyłać cały czas bezpłatnie możecie do naszej redakcji na adres życzenia@ox.pl. Zgadza się. A Gosiu, kiedy ja dostanę talon na badanie? Dostaniesz w swoim czasie. W swoim czasie dostanę. A teraz, proszę Państwa, o czasie mówi piosenka, którą za chwilę zobaczymy i usłyszymy. Piosenka w wykonaniu zespołu Polandia, Górskie klimaty. Zapraszamy. No i do następnego odcinka. Do widzenia. Jeszcze tyle jest do zrobienia. Oboje doskonale wiemy. Jeżeli chcemy mieszkać w ogrodzie, nie od święta mieszkać, mieszkać na co dzień. Czas nie czeka, znowu następny dzień ucieka nam. Zrobienia. Nie powiem, że będzie lekko zrozumieć język aniołów, niewinnym pozostać jak dziecko. A czas nie czeka, znowu następny dzień ucieka nam.
nas nie zrobi. Dlaczego odwracasz się ode mnie, kiedy patrzę prosto w twoje oczy? Czas nie czeka, znowu gra.